Naprawdę w tych dniach, trochę mówiąc wierszem, nie schodzi z naszych warg Ukraina, ale to chyba jest oczywiste, bo ta wojna na Ukrainie wbrew pozorom zaczyna przybierać taki barbarzyński kształt i zaczyna nam coraz bardziej zagrażać. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Ale ja sobie uświadomiłem, że te 2 miliony uciekinierów wojennych, ja używam to słowo zamiast uchodźcy, no oni przychodząc do Polski przynoszą bardzo ciekawe doświadczenie różnorodności kulturowej, językowej, również narodowościowej i wyznaniowej w porównaniu do Polski, która miała w ostatnich latach olbrzymi problem z przyjmowaniem inności w sensie społecznym, kulturowym, religijnym. Co to znaczy te 2 miliony uchodźców, którzy po pierwsze uważają się i są Ukraińcami, ale mniej więcej pół na pół mówią w różnych językach, bo mówią i po ukraińsku, i po rosyjsku. Czyli tożsamość narodowościowa niekoniecznie związana tylko z językiem. Religijnie. W 80 paru procentach to są prawosławni, ale około 10% to są grekokatolicy, ale wśród tych uchodźców są też ukraińscy Żydzi, są Tatarzy krymscy, którzy są muzułmanami, są protestanci i ta różnorodność budowania tożsamości narodowej dzisiaj wokół niezawisłości, wokół wolności Ukrainy. Ona jest dla nas ciekawa, bo nas uczy i będzie uczyła spotkania z kimś innym. Innym, bo w ogóle Ukrainiec, wiadomo, nie jest Polakiem, ale również ta inność religijna. Dzisiaj bardzo mi się to spodobało. Prezydent Andrzej Duda zaprosił patriarchę Konstantynopola Bartłomieja i powiedział, że przyjedzie jak najszybciej do Polski, bo to jest główny zwierzchnik prawosławia. Przyjedzie do ludzi, którzy no, są w potrzebie również duchowej. Dlatego to jest takie moje obserwowanie, ale też i taki apel, żebyśmy jako Polacy, okazując serce, życzliwość, po pierwsze uczyli się ukraińskiej kultury, uczyli się ukraińskiego języka, ale też i zobaczyli, że tożsamość narodową można budować znacznie szerzej niż to, co myśmy doświadczali w ostatnich latach w Polsce, że budowaniu na polskości rozumianej na narodowości czy na nacjonalizmie, a nie na kulturze i nie na różnorodności, tak jak to proponuje, czy jak to jest obecne w demokracji.